Cześć, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj poruszę ciekawy temat. Temat, który poruszaliście w komentarzach wielokrotnie. A mianowicie chodzi o to, jakich podzespołów używam, może nie używam, ale jakich użyłem do zbudowania swojego systemu ogrzewania. Czyli te sterowniki, wszystkie te podzespoły takie małe, że tak powiem, pomijając wkłady i solary i te inne. Wszystko po kolei wam pokażę. Jakie elektroniki użyłem? O, może tak. Zacznijmy może od tego urządzonka, bo to jest najbardziej ciekawe. No to pomijam. O to. To jest po prostu sterowanie turbiną systemu DGP, czyli o tego tutaj. Moc po prostu nawiewu, nie? I teraz tak. To. To jest serce całego mojego ogrzewania. Jest to komputerek solarny SolarComp 951, jak widzicie. To jest bardzo fajne urządzonko, ponieważ ma wiele w sobie konfiguracji systemów, jakie macie. O co chodzi? No, mój system jest taki. Panele solarne, widzicie, pompka. Pompka obiegowa dodatkowo. Grzałka, ten symbol tutaj. O ten tu, to jest grzałka. Tutaj jest no to jest wężownica, inaczej u mnie jest płaszcz wodny, albo płaszcz wodny, tak można powiedzieć, wodny. A układy są różne, prawda? Mogą być dwa kolektory po jednej stronie, po drugiej stronie dachu. To może być sterowane zaworem trójdrożnym. No, nie będę się zgłębiał do innych, w każdym razie ma wiele rozwiązań konfiguracyjnych. Polecam, bardzo fajnie się sprawdza. To jest to. Teraz idziemy na górę, bo cała elektronika generalnie jest... O tam. Idziemy. Cała elektronika siedzi tu i tu, słuchajcie. To wam oszczędzę, bo jest w innym filmie. To jest turbina DGP. Tego wam oszczędzę, bo to już omawiałem w innym filmie, więc zajmijmy się tylko elektroniką. No i co my tu mamy? Tutaj mamy nic innego, jak głównym elementem jest termostat różnicowy. Tutaj się nastawia histerezę załączania, czyli tą zwłokę. Powiedzmy, że 10 stopni czy 15 stopni ma być system załączany lub wyłączany. W każdym razie jest termostat różnicowy oraz cała sekcja przekaźników. Tu jest jeden, drugi, trzeci przekaźnik do sterowania pompką solarną, która teraz, jak słyszycie, wyje, bo chodzi. Zaznaczę tylko, że pompka solarna dodatkowo jest zasilana panelem solarnym, ale do tego dojdziemy u góry, zaraz wam ukażę, jak on wygląda. Ona może chodzić autonomicznie, to znaczy, gdy świeci słońce, system się załącza, gdy zachodzi, po prostu się wyłącza. Ale ja chciałem mieć nad tym kontrolę, więc jest puszczone zasilenie do pompki obiegowej, tej solarnej, jest puszczone właśnie zasilenie, poprzez te przekaźniki właśnie ona się załącza. Dzięki temu mam kontrolę nad temperaturą, bo tak to wiecie, to by było takie poza kontrolą, autonomiczne generalnie też może być, ale ja wolałem to, wiecie, sterować i mieć nad tym kontrolę. Następny przekaźnik steruje pompką. On steruje w tym momencie, on jest sprzęgnięty właśnie z tym termostatem różnicowym, który wykryje, jak w kominku na dole jest ciepło, cieplej niż w zbiorniku. Włącza się przekaźnik, pompka rusza i to wszystko uruchamia się niezależnie. Tak, pewnie zauważyliście, jest tutaj system grawitacyjny, bo ja mam tu układ otwarty. Docelowo normalnie to też może działać grawitacyjnie. To jest w razie czego, jeżeli nie byłoby prądu, a na przykład palę w kominku, no to wiecie, jakby była sama pompka, to by była trochę kicha. A tak, to wszystko działa, jest eleganckie. No i trzeci przekaźnik, to jest przekaźnik na grzałkę dogrzewającą. W razie czego, jakby nie było, było niepogody, jakby było ciepło, właśnie bym nie palił i trzeba by było nagrzać. No bo wodę ciepłą, prawda, trzeba mieć, nie? To jest całe sterowanie. Te kable, ja wiem, tak wiszą, tak nie powinny być, ale tam, wiecie jak jest. Mój mentor WhatsApp byłby zadowolony. No bardzo dobra robota. Dobra, tutaj z kolei, no nie będę wam tutaj rozkręcał, tutaj są on-offy po prostu, ja wam pokażę model off w tej chwili na ekranie, zobaczycie sobie model, jaki tu jest. Tutaj są elementy po prostu pomiarowe. Pomiarowe, czyli to, co wam pokazywałem w telefonie, teraz wam też tutaj pokażę. Czy mogę sobie sprawdzać dane zużycie w danej chwili, jakie mam zużycie w danym miesiącu kilowatów, czyli prądu zużytego. Jest tu element pomiarowy zarówno do grzałki, jak i do klimatyzatora. Także dzięki temu wiem, ile mi poszczególne elementy zużywają energii
gdzie mogę szukać oszczędności, prawda? Dobra, teraz chodźmy na dach, pokażę Wam ten solarny panel. Malutki co prawda, ale zawsze. Patrzcie, jaki skurczybyk tutaj leży. Gdzieś tutaj muszą mieć gniazdo, kurde. Witajcie u mnie na dachu. Tam taki malutki. Tam malutki właśnie taki, jak widzicie, z tyłu jest panelek, który właśnie zasila tą pompę solarną. A tam są te moje solary. Ciągle działają. Dobra, idźmy na dół. Dobra, zlazłem, ale tam gorąco. No, jak możecie zobaczyć, mamy godzinę 15 w tej chwili. Godzina 15, zobaczcie, jaka jest temperatura. Temperatura w środku to jest boiler. Tu jest płaszcz wodny, czyli ten dookoła zbiornika, który grzeje, bo tu ja nie mam wieżownicy, tylko mam dwupłaszczowy zbiornik i taki płaszcz dookoła właśnie jest zalany tą wodą podgrzewającą, znaczy mieszaniną wody z glikolem. A tu jest temperatura na samej górze w tej chwili solarów. Jak widzicie, to ciągle się przechładza w tej chwili, bo mam ustawioną tak, że jeżeli temperaturka osiągnie 70 stopni w kolektorach, to ta pompka będzie się załączać. Tak, to histerezę mam ustawioną na 15 stopni, czyli jak w zbiorniku na dole jest powiedzmy 50, no to kolektory dogrzeją się do 65, to wtedy dopiero ta pompka rusza i zaczyna się obieg. A jeżeli dojdzie już do 70, to już powyżej ona cały czas będzie chodzić, nie? Czyli dochodzi do tych 70 i non stop się włącza, żeby po prostu system się nie zagotował, nie? Po prostu tam nie przegrzał, no może tak powiem. No i to już, no to jest cała elektronika, jaką użyłem. No może nie, jeszcze jeden element Wam pokażę. Element zrzutu. Witajcie w moim kibelku. Tak, to jest mój kibelek, a teraz Wam pokażę ostatni element właśnie elektroniczny, jaki mam, to jest elektrozawór, który załącza się w momencie, gdy temperatura osiągnie 65 stopni w bojlerze głównym. No mam dwa zbiorniki, dlatego nazywam bojlerze główny. Czyli w głównym zbiorniku osiągnie 65 stopni, żeby nie przegrzać, żeby już więcej się nie grzało, następuje zrzut ciepłej wody po prostu do kanalizacji. A o stratach Wam nie będę mówił, bo to są bardzo małe straty. Mówiłem to w poprzednich odcinkach. O, tu jest ten element. Jak możecie zobaczyć. Ale tu pajęczy. Tutaj dochodzi rurą po prostu, miedzianką pociągnięte jest, idzie do zaworku i gdy osiągnie tą temperaturę, o której mówiłem, 65 stopni, elektrozawór się załącza i idzie tędy tu i w kanał idzie zrzut. Ewentualnie mogę tu przestawiać zawory i jak widzicie, mam tutaj wyciągnięty wężyk na zewnątrz. Ten zamykam, ten otwieram, wtedy idzie tu. No i tam mam podłączony wąż i mogę sobie zrzucać wodę do basenu, który właśnie niedługo będę rozkładał. No i z tego pięknego miejsca powiem Wam, że to już wszystko. I dzięki, że byliście w tym króciutkim odcineczku. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Cześć!